to jest Luni. Nie Lunia, tylko Luni. Cześć, tu Ernest. Na światło dzienne wyszło kilka bardzo dobrych wiadomości. Poznaliśmy dokładną datę premiery Turbo Imprezy, podczas której będzie można zgarnąć darmowy epicki sprzęt na plecy, w balansie gry zaszło kilka zmian, a w międzyczasie potwierdziło się kilka wycieków na temat sezonu trzeciego. Już wam mówię, o co chodzi. Zacznijmy od neonowych skrzydeł. Od ostatniej aktualizacji dzięki wyciekom wiemy, że sprzęt na plecy o nazwie neonowe skrzydła będzie przedmiotem za darmo do odebrania. Za samo wejście do gry, podczas premiery Turbo Imprezy. Wczoraj wieczorem nareszcie poznaliśmy szczegóły premiery Turbo Imprezy. Fortnite wypuściło nowy zwiastun, a w oficjalnym poście na temat premiery można dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Słuchajcie uważnie. Dillon Francis, Steve Aoki i Deadmau5 zawitają na scenę w Turbo Imprezy, aby DJ-ować podczas premiery tego trybu. Teraz uwaga. Dnia 9 maja o 3:00. Ich pokaz na żywo ma trwać aż godzinę. Tak, wiem, 3:00, ale spokojnie, aby odebrać neonowe skrzydła, wystarczy wejść do gry, chociaż raz, pomiędzy północą soboty 9 maja, a 16:00 w poniedziałek, 11 maja. Wystarczy wejść do lobby, aby przywitał was ekran odbioru neonowych skrzydeł. A jeśli interesuje was też koncert DJ-ów, a nie możecie wejść o 3 rano, to o 20:00 tego samego dnia odbędzie się powtórka. Swoją drogą to chciałbym dodać ciekawostkę o DJ-u Deadmau5. On, podobnie jak Marshmello, ma swoją własną maskotkę w postaci myszki. Szczerze mówiąc, to ciężko jest mi sobie go wyobrazić jako skina, bo te uszy zakrywałyby cały ekran podczas celowania. Ale może jakaś emotka, malowanie albo plecak do sklepu? To tylko taki mój strzał. Nie ma na ten temat żadnych wycieków. Do sklepu powinien trafić ten oto skin przy okazji premiery. Na zwiastunie Turbo Imprezy jest praktycznie wszędzie. Swoją drogą to Fortnite dało też znać, że w samym kwietniu gracze spędzili aż 3,2 miliardów godzin w grze. To aż 3652 wieków. A do tego w Fortnite zarejestrowało się w sumie aż 350 milionów graczy. Jak już poruszyliśmy temat skinów, które są owocem współpracy, to pamiętacie może tego skina? Twórcy gry dodali go do plików gry tak dawno temu i do dzisiaj nie zawitał do sklepu. Pojawił się jedynie jako cel w trybie mordowni, gdzie można było trenować na botach swoją celność i budowanie. Ten tryb jednak nie był w grze za długo, a wieści o tym skinie ucichły, dopóki nie zmieniono jakości tego skina w ostatniej aktualizacji, co zauważył Big John na swoim Twitterze. Wstawił on o tym posta. Skin Airhead został przeniesiony z kategorii fioletowych do niebieskich skinów, czyli tych za 1200. Teraz uwaga. Na tego właśnie posta odpowiedziała marka pod nazwą Airheads Candy, pisząc: chyba już tego gościa kiedyś poznaliśmy. Airheads Candy to marka produkująca przeróżne słodycze, które są sprzedawane na terenie Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej. Może się okazać, że skin Airhead to owoc współpracy Fortnite i Airheads Candy. Wyglądem i nazwą pasuje idealnie, ale to mógł być tylko przypadek. A Airheads Candy mogło po prostu, wiecie, promować swoją markę poprzez interakcje na Twitterze. Ta ciekawostka na pewno da im trochę uwagi. Tak czy siak, no współpracy może nie być, ale sam skin może w końcu wejść do sklepu. Dalej w temacie współpracy do Twittera zaczęła też okrążać plotka, mówiąca o tym, że piosenkarka Lady Gaga będzie miała swój własny koncert w Fortnite z okazji premiery jej nowego albumu w tym roku. Jej nowy album, Chromatica, wyjdzie 29 maja. Pierwsza wiadomość o tym wyszła z portalu pełnego różnych plotek z popkultury i podobno mają zaufane źródła. Ale nie są oni w praktycznie żaden sposób powiązani ze światem gier. Ja nigdy ich nie obserwowałem, więc nie jestem w stanie ocenić, czy ten wyciek jest prawdziwy. Dlatego przejdźmy dalej. Poza tym już w samej rozgrywce zaszła bardzo ważna zmiana. Fortnite dało znać, że rozgrywka w trybie oddziałów została nieco dostrojona i twórcy gry dalej będą eksperymentować z systemem dobierania graczy pod względem umiejętności. Jeśli jeszcze nie graliście składów, to koniecznie wskoczcie do gry. Fortnite w trybie oddziałów zaczęło mieszać graczy z każdej grupy umiejętności. Od tych nowych poprosów. Będę z wami szczery, to jest to, czego mi brakowało. Można w końcu się dobrze bawić. Raz spotkacie czwórkę totalnych żółtodziobów, a za rogiem będą na was czekać spoceńcy. I taka właśnie dynamika mi się bardzo podoba. No musiałem im się dać, spójrzcie na nich. To prawdziwi gracze.
Oto oficjalna wiadomość od Epic Games na ten temat. Niektórzy z Was zauważyli zmiany w trybie gry w oddziałach. Cały czas staramy się poprawiać grę, by mogli się nią cieszyć gracze niezależnie od poziomu doświadczenia i umiejętności. Zachowanie równowagi w tych zmianach wymaga delikatnego podejścia, a Wasze opinie, które przekazujecie w tworzonych przez Was treściach, są w tym nieocenioną pomocą. Mówcie, słuchamy! Dlatego koniecznie dajcie znać, co Wy o tym uważacie. Niestety takie dobieranie graczy może mieć zły efekt uboczny, który spowoduje, że gorsi gracze po prostu przestaną zdobywać wygrane, bo ci doświadczeni będą zamiatać całą wyspę. Trzymam kciuki za to, że uda się jakoś rozwiązać, aby każdy miał szansę wygrać. Chciałbym też widzieć mniej botów co mecz. Boty w sensie boty naprawdę, a nie nowi gracze. Bardzo łatwo jest je rozpoznać, a likwidacje zdobyte na botach dają praktycznie zero satysfakcji. Swoją drogą, to zauważyliście, ile ostatnio zaszło zmian? Courage JD słusznie zauważył, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni Fortnite przywróciło częściowo komunikację z graczami, znerfili ciężkie snajperki, poprawili aim assista, wymieszali oddziały, przywrócili transmisję turniejów i do tego dali znać, co i jak z turniejami i World Cupem. I każdy jest z tego zadowolony. Sezon trzeci na podstawie tego zapowiada się bardzo dobrze. A właśnie, trzeci sezon. Słuchajcie, Merl na swoim Twitterze udostępnił koncept mapy, która ma być w trzecim sezonie. Koncept ten stworzył na podstawie informacji od swojego zaufanego źródła. Ile w tym prawdy? Ciężko określić, ponieważ nie znamy jego źródła tak dobrze, jak to było ze źródłem Tabora Hilla. Wycieki od Tabora już się częściowo sprawdziły. A więc wiemy, że motywem głównym następnego sezonu będzie woda, a w grze pojawią się m.in. rekiny, które będzie można ujeżdżać i tak dalej. O tym mieliśmy już okazję kilka razy porozmawiać. Teraz interesuje nas sama mapa. Spójrzcie na to. Oto jak według Merla ma wyglądać mapa Fortnite przez jakiś czas. Pomysł polega na tym, że duża część mapy jest zalana, a domki dotknięte przez tą katastrofę, które były ubezpieczone w Northwood Insurance, będą dryfowały na ogromnych kołach ratunkowych. Tam, gdzie się nie ubezpieczyli, niemalże wszystko będzie pod wodą. Zalanie nie dotyczy południowo-wschodniej części mapy. Znajduje się na wyższym poziomie od wody. Jest tam pełno gór i jest bezpiecznie. Drugi koniec mapy za to już nie będzie miał tyle szczęścia. Siurbane szuwary, platforma i okolice mogą zostać kompletnie zalane. Warto zwrócić uwagę właśnie na platformę i kurzące kominy. Na terenie platformy, jak widać, woda będzie pełna ropy, co może mieć negatywne skutki. Na przykład trujące rybki? A w kurzących kominach może uformować się Kevinowa trampolina. Taka sama jak kilka sezonów temu, która powstała po rozpuszczeniu się Kevina w wodzie. Ciężko określić, co będzie z budowaniem w wodzie i grą turniejową. Moim zdaniem ta mapa może być w grze, ale tymczasowo. Tak samo jak to było z wybuchem wulkanu. Dwie ważne miejscówki zostały zniszczone i stały tak zniszczone kilka dni do startu nowego sezonu. Pamiętajcie też, że w grze na pewno pojawi się kilka nowych miejscówek. Jak co sezon, ale nie znamy szczegółów na ten temat. Jeśli chodzi o poruszanie się, to bardzo możliwe jest to, że będziemy mieli możliwość pływania pod wodą i lutowania budynków, które są pod wodą. Matsy też by się dało zbierać pod wodą. Plus będą te rekiny. Pamiętajcie, może się też okazać, że takiej mapy w ogóle nie będzie. To też trzeba mieć na uwadze. Ta mapa wygląda naprawdę nietypowo, ale Merl dodał, że Epic Games może mieć w planach kompletnie przeistoczyć Fortnite. To by do nich pasowało. Jeśli chodzi o budowanie i styl walki na lądzie, to mało się zmieniło w ciągu tych dwóch lat. Dalej się kręci 90 i tak dalej. A taka wyspa mogłaby dodać wiele nowych opcji. No, pozostało nam tylko czekać. Na odpowiedź czeka wiele pytań, ale najbardziej mnie ciekawi, jak ta wyspa zostanie zalana. Z tego wycieku wiemy, że agencja ma być nad wodą. Miejcie na uwadze to właśnie miejsce i plany Midasa. Już niedługo w grze pod koniec miesiąca będzie ogromny event, który wprowadzi nas do nowego sezonu. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.